Hej kochani, dzisiejszy film będzie troszeczkę inny, bo stwierdziłam, że zrobię dla was haul z azjatyckiej stronki, ale zrobię wam taki haul, że pokażę wam to wszystko z bliska. Tak jak robiłam haul z Shatee i strasznie wam się podobał, to stwierdziłam, że pokażę to po prostu tak jak ja to widzę. Z bliska wszystkie swatche, żeby no po prostu nie pokazywać wam tutaj do kamery, ale zrobię taki haul jak haul z Shatee. Mam nadzieję, że wam się ta forma spodoba. A zostańcie ze mną do końca, bo mam dla was świetne rozdanie. Także oglądajcie dokładnie. Kochani, pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to taka oto poduszka. Wiem, że to nie wygląda jak poduszka, to ma być niby kawałek drewna, ale jest to miękkie. I to właśnie jest tutaj cały taki psikus, że to wygląda jak drewno, a możemy na tym leżeć. Także to jest pierwsza rzecz. Wszystkie linki macie na dole. Nie pamiętam niestety cen, także sobie sprawdźcie. Ale jest to fajny gadżet. Tutaj w Holandii w ogóle jest mnóstwo sklepów właśnie, gdzie są takie gadżety i one są dosyć drogie. Druga rzecz, którą zamówiłam, to jest tak zwany digital scale, elektroniczna waga kuchenna. Można tutaj mierzyć różne rzeczy, na przykład odmierzać cukier, nie wiem, czy kwiatki mają jakąś wagę. Zobaczcie, nawet kwiatki mają jakąś wagę. Także to naprawdę działa i Darek już dawno chciał taką kupić do kuchni i znalazłam ją tu na stronie, więc bardzo się ucieszyłam. Kolejna elektroniczna rzecz, zamówiłam dla siebie i dla Darka, elektryczne szczoteczki. Chcieliśmy je tak naprawdę wypróbować, czy one się do czegoś nadadzą. Szczoteczki są o tyle fajne, że przychodzą do was od razu z dwoma zapasowymi główkami, więc to jest zapas tak naprawdę no, na kilka miesięcy. I sama szczoteczka wygląda tak, niestety nie mam baterii, żeby wam teraz pokazać jak działa, no ale fajnie, żeby wiedzieć, że na takiej stronie też dostaniecie właśnie soniczną szczoteczkę do zębów, taką wibrującą. No jest bardzo, bardzo lekka, to jest fajne w niej, że rzeczywiście nie jest taka, wiecie, jakaś mega ciężka, tylko właśnie leciuteńka. Także taki zakup, dwie takie szczoteczki. I zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, to są LED-owe świeczki. Zamówiłam po raz kolejny, mogliście widzieć w moim ostatnim haulu. Bardzo mi się podobają, dlatego zamówiłam jeszcze raz. One przychodzą do nas z takim oto adapterem jakby, który je ładuje. One są oczywiście tutaj zafoliowane jeszcze. Ale są świetne. Można je palić zarówno tutaj w ten sposób. Można je palić w dowolnym świeczniku, w jakim tylko chcecie. No i to jest bardzo bezpieczne, jeżeli macie dzieci, jeżeli macie zwierzęta i nie chcecie po prostu, żeby coś się stało. Bardzo ważna rzecz jest taka, że można je ładować i można je sterować normalnie pilotem, zmieniając kolory dowolnie jak się chce. Także jest to naprawdę genialne urządzenie. Już wam pokazywałam, podlinkuję wam jeszcze raz ten film na dole, w którym wam polecam te świeczki. Tam pokazywałam jak się świecą, także bardzo wam polecam. To jest naprawdę świetna rzecz, warto ją mieć. A w sklepach z elektroniką takie rzeczy są bardzo, bardzo drogie, więc tutaj naprawdę grosze. Kolejne ujęcie. Zamówiliśmy sobie buty, czy już wiecie jakie? Pokażemy im. Trzeba włączyć szybko drugi. Tutaj też chcę ustawić na jednolity kolor. Okej. I można ustawiać sobie różne oczywiście światełka. Buty LED-owe potaniały już ostatnio, na początku były bardzo drogie. Teraz można je dostać taniej. Jeżeli chodzi o same buty, to one mają czubki takie jak, no jak te wiecie, wszystkie skarpetowe buciki. A pod spodem właśnie są zamieszczone LEDy. I tutaj mamy przełącznik i normalnie... Mamy schowaną ładowarkę tutaj, że gdzie deszcz pada, to się ładuje do kompa, można podłączyć i... I to jest śmieszne. Co do rozmiarów, słuchajcie, to ja zamówiłam sobie niestety o rozmiar za małe, bo zamówiłam sobie 39 według tego, co było na stronie. Darek, nie pamiętam jaki miał się rozmiar, nie pamiętam już. Ale są dobre dla mnie. U mnie prawy but jest niestety za mały, mimo że pokazywało, że podeszwa jest 27, więc to jest dziwne. Będę musiała sobie zamówić niestety większy rozmiar, ale te i tak są świetne, bardzo mi się podobają. No to są takie buty, albo wiecie, jak idziecie gdzieś wieczorem, wracacie do domu. Albo na jakieś imprezę jakieś. Albo na imprezę, ja bym je założyła na rower, żeby było mnie widać jednak. To jest też super, zobaczcie, że będzie nas widać na rowerze, jak będziemy jechać. Bardzo fajna sprawa. Policja. Także to są buty LED-owe, tak wyglądają. Cieszę się, że nie wyglądają jak super stare, tylko właśnie jak takie bardziej Adidasy. No i zostańcie do końca, bo mam dla was niespodziankę w związku z tymi bucikami. Tak wyglądają te buty, jak widzicie, jest tutaj ta miękka skarpetka. Są całe mięciutkie. No mówię, szkoda, że nie wzięłam troszeczkę większego rozmiaru. A są bardzo lekkie, myślałam, że będą jakieś takie bardzo ciężkie. Kolejna jest kupa, wszyscy znają naszą kupę dużą, to jest kupa mała, jest po prostu miniaturką naszej kupy, ma tu samą minę. Znaleźliśmy to samo na stronie, więc domówiłam. Kupa jest już kultowa, więc kto lubi kupę, ten zostawia kciuka w górę i kupę, znaczek kupy na dole. Kolejna rzecz, to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które bardzo dużo chodzą.
lub biegają i bolą je pięty lub bolą je ogólnie stopy, przez to, że stopy są cały czas na płaskim, a no nie wiem, mój przynajmniej lekarz twierdzi, że powinniśmy chodzić na lekkim podwyższenie, szczególnie dziewczyny. I takie dokładnie wkładki, identyczne, słuchajcie, możecie dostać w Superfarmie za 100 zł. Tutaj kosztują kilka dolarów, jakieś grosze dosłownie. Identyczne, bo sprawdzałam, także mogę Wam polecić. Jeżeli macie takie problemy, to sobie zamówcie, ja zamówiłam jak zwykle zapas. Kolejna rzecz to bomby do kąpieli. Wzięłam je tak naprawdę dlatego, że uwielbiam tę firmę Ace Vivi. I bomby przychodzą w takim opakowaniu. Są dość małe. Zapakowane w papierki. I mamy tutaj kilka zapachów. Green tea, rose. Tutaj pewnie lawenda. Mint, a nie lawenda. Orange. Strawberry. I lawenda. Bomby są ogólnie bardzo małe, ale no, cena też była nieduża. I oczywiście zabieram je ze sobą do Polski, bo tam mam wannę. Kolejne dwa kosmetyki tęczowe. I jak widzicie, tak wyglądają. Już na Instagramie Wam je testowałam. No i niestety, ale no, są to po prostu zwykłe cienie. Ładniejsze zrobicie sobie sami. Wiecie, że na ten oryginał tych rozświetlaczy tęczowych czeka się aż 9 miesięcy. Jeżeli chcecie zrobić sami, to oczywiście ostatnio... To oczywiście ostatnio w DIY Wam pokazywałam, jak zrobić samemu. No po prostu jest to taki zwykły cień. Rozświetlacz może delikatny. Jeśli nie chcecie czekać na tamten oryginalny, możecie sobie zamówić właśnie ze strony. Kolejna rzecz to szablony do brwi. I tutaj mam kilkanaście wzorów. Zamówiłam właśnie różne szablony do brwi, żeby porobić dla Was testy, żeby poeksperymentować z różnymi kształtami brwi, bo ja bardzo brwi lubię, także szablony też dostaniecie w bardzo niskiej cenie. No i na koniec mamy pomadki a la Kylie. To są oczywiście podróbki, chciałam je porównać do oryginałów, ale niestety zobaczycie na vlogu, że no są nie do dostania te, które chcę. Nie będę walczyć o te kosmetyki, kupię je jak będą już normalnie dostępne. No po prostu to jest bzdura, żeby przesiadywać na tej stronie i czatować, czekać ponad pół godziny, żeby odświeżyło i pokazuje Wam, że jest wyprzedane. Smak jest niestety gorzki, więc nie polecam tych podróbek. Lepiej kupić sobie coś tańszego, ale właśnie z innej firmy. Takie jest moje zdanie. Aha, i na sam koniec paski wybielające. Znalazłam na stronie też paski wybielające i również będę testować i będę Wam dawać znać, jak działają, czy są mocne, czy nie. Kochani, mam dla Was teraz dwa rozdania, aż dwa rozdania. Pierwsza nagroda to będą dowolne LEDowe buty ze strony, a druga nagroda to będzie ten zestaw pędzli, cudowny zestaw pędzli. Także wybierzcie sobie jedną z dwóch nagród, obie Wam podlinkuję na dole. A co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu? Wejdźcie po prostu w jeden z podanych linków na dole, wejdźcie na stronę, znajdźcie przedmiot, który chcecie, żebym przetestowała w kolejnych filmach. Może to być przedmiot z kuchni, może to być coś kosmetycznego. Napiszcie mi jego nazwę, nie wklejecie, tylko napiszcie mi nazwę i napiszcie, dlaczego mam go przetestować. I napiszcie też, którą nagrodę wybieracie, czy pędzle, czy buty LEDowe. Oczywiście później skontaktujemy się ze zwycięzcą i dostanie on wybraną przez siebie parę butów. Jeżeli chodzi o moje buty, to ja muszę zamówić sobie i Darkowi rozmiar większy, także uważajcie na te centymetry, tak jak mówiłam. No ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z zamówienia i będę na pewno na tej stronie zamawiać dalej. Kochani, zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli ten film, ta forma Wam się podobała i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa! Chain for me and